Jako, że czasami bywam mistrzem sucharów, wymyśliłem zapowiedź kolejnego miejsca w następujący sposób. Skoro jesteśmy pod skrzydłami anioła, najwyższa pora zrobić mały spacer dzięki tak zwanym Stairway to Heaven. Ruszamy na górę. Nie złapią tego. To było dobre. Ale złapią czy nie złapią? Ja się zacząłem śmiać. To było okej, okay, ale trzeba było trochę pomyśleć. Nie, wynagrajmy jeszcze raz. No, skoro byliśmy pod skrzydłami anioła, to wyfruwamy! W jak wywiady. W jak wskazówki. W jak właściwy wybór. W jak education. Cześć, jesteśmy w lokalu, który w to miasto tchnął sporo luksusu. Miejsce historyczne, bo ten budynek na mapie piekar pojawił się ponad 100 lat temu. Jak głosi napis, za nami, razem lepiej, dlatego wspólnie meldujemy się dzisiaj w Piekarach Śląskich. No i zapraszamy na kolejny materiał, tym razem pod skrzydłami anioła. Cześć, dzisiaj po mojej lewej stronie moim rozmówcą jest Wojciech Zając. Właściciel lokalu pod skrzydłami anioła w Piekarach Śląskich. Witam Cię Wojtku, cześć. Witam serdecznie. Kasia jest jedną z dwóch menadżerek tego obiektu. Jest tą młodszą stażem, bo Sonia jest tutaj dłużej z tego co wiem. Taka od razu anegdota może, jak robiłem tutaj swoje wesele 7 lat temu, to właśnie z Sonią widziałem się tutaj na kilka dni przed weselem, bo wtedy też zaczynała pracę. A teraz widzę się z Tobą tutaj i z Tobą porozmawiam o tym, jak Ty ją widzisz i jak Tobie się tutaj pracuje. Na wejście pytanie ode mnie dla Ciebie. Jak Ci się pracuje z drugą menadżerką? Bo to w zasadzie jest pytanie, które jako pierwszy mi się od razu nasuwa. Jak Ci się pracuje w dwie osoby? Bardzo dobrze mi się pracuje. Można powiedzieć, że się właściwie uzupełniamy. Myślę, że to też jest pozytywne, że jesteśmy we dwie. Na pewno to jest dodatkowy plus dla naszych gości, dla naszych par, które zamierzają tutaj zorganizować wesele, dlatego że jesteśmy praktycznie dostępne do ich dyspozycji większość czasu, praktycznie każdy dzień w tygodniu. Także kiedy nie zadzwonią, ktoś jest zawsze pod telefonem, odpowie na pytania. Także z Sonią pracuje mi się bardzo dobrze, kontakt jest świetny. W ogóle firma, w której pracuję, jest to firma rodzinna, więc uważam, że to jest też dodatkowy atut i dodatkowy plus. Zaczynamy w centralnym miejscu tego lokalu, czyli tu, gdzie zasiada młoda para. No i w tym odcinku pokażemy Wam każdy zakątek tego lokalu. Na tej sali nie tylko młoda para, ale też jak głosi ten napis Better Together, czyli lepiej spędzać czas razem. Młoda para z gośćmi, z przyjaciółmi, z rodziną. Właśnie ta przestrzeń przeznaczona jest do tego, żeby w trakcie wesela, no umówmy się, w pozycji siedzącej, bo właśnie tutaj znajdują się stoły, spędzać czas ze sobą i wznosić toasty za Wasze zdrowie. Lokal znajduje się na ulicy Zamkowej i tutaj nie ma przypadku z tą nazwą. Czy mógłbyś delikatnie chociaż nakreślić, jaki jest rys historyczny tego właśnie miejsca? Tak, z przyjemnością. Początki sięgają gdzieś na początek XX wieku. Był to cały tutaj teren, posiadłość rodziny Donesmark. I zamek wówczas leżał około 100 metrów od naszej restauracji w parku XIX-wiecznym. No później ten okres wojenny gdzieś spowodował, że to zamek nie uchował się do dzisiaj. Pozostałe tereny to były takie gospodarcze tereny przy ówczesnym zamku. Niektóre jeszcze obiekty, jak nasza restauracja, są, zachowały się i myślę, że dobrze sobie radzą. Natomiast niektóre już też zostały zburzone. I to okres gdzieś tam tego, początek XX wieku, budowa, później ród Donesmarków, później różna historia. I tutaj wspólnie, akurat rodzinnie, rodzice nabyli budynek, no już prawie 25 lat temu. No pierwszy okres to był taki niepewny, co zrobić, jak na pewno trzeba było zachować budynek, żeby dalej nie niszczał. Bo stan był faktycznie taki, że do gruntownego, całkowitego remontu generalnego. No i po kilku latach zabezpieczenia, żeby przynajmniej stan został taki, jak był wtedy, no przystąpiliśmy do decyzji i renowacji pod kątem
restauracji. I w miejscu, w którym teraz stoję, zwykle stoi DJ bądź też zespół, zależnie kogo wybierzecie sobie na swoją imprezę, ale warto zwrócić tutaj uwagę na szczegóły. Mamy dominujący styl glamour, ale przełamuje go m.in. naturalna cegła. Jak mówiliśmy we wstępie, jest to miejsce historyczne. Kiedyś mieściła się tutaj masztalnia, czyli było to miejsce, w którym cały ekwipunek do oposażania koni się znajdował. I jak widać, nawet z takiego gospodarczego pomieszczenia, jeżeli ma się pomysł, można zrobić tak fantastyczne miejsce, jakim są pod skrzydłami anioła. Dodam tylko, że ta masztalnia to miejsce, w którym znajdowały się konie należące do Donesmarków. I tutaj też ciekawostka, bo na zewnątrz znajdował się zamek. Odnosząc się do swojej wypowiedzi, pytając wcześniej Sonię, rozmawiając z nią tak sobie na spokojnie gdzieś tam z boku, zadałem pytanie, gdybym wypowiedział słowa pod skrzydłami anioła, to co jest pierwszym, które ci się z tymi słowami kojarzą? W sumie możesz odpowiedzieć na to pytanie, a zaraz powiem ci, co powiedziała Sonia. I chyba, że chcesz się zastanowić? Mi się to kojarzy z opieką, z takim zaopiekowaniem. Sonia powiedziała, pierwsze słowo, które jej się nasunęło, to był profesjonalizm. U ciebie jest to opieka. Sonia później rozwinęła, że profesjonalizm, mówiąc profesjonalizm, ma na myśli to, że nie robicie tutaj wesel jak fabryka, nie robicie ich hurtowo, że jedni wchodzą, drudzy wychodzą i tak dalej, że to po prostu przelatuje, tylko z każdą młodą parą bardziej postępujecie przyjaźnie, rodzinnie i jakby ważnym dla was jest ten finalny efekt tego wydarzenia, żeby miało to ręce i nogi, cenicie sobie tą współpracę właśnie na linii w sala, młoda para i jakimś swoim doświadczeniem się dzielicie. No i myślę, że spokojnie to słowo opieka idealnie się wpasowuje w to, co powiedziała Sonia. Ja właśnie powiedziałam o tej opiece też właśnie dlatego, że ja bardzo często od naszych par młodych, głównie od par młodych słyszę, że one się wypowiadają w ten sposób, że czują się u nas zaopiekowani, że właśnie mogą na każdym kroku jakby przygotowań do wesela, od momentu podpisania umowy, wyboru lokalu, poprzez potem kolejne etapy, że mogą zawsze liczyć na naszą pomoc. I wielokrotnie po weselu właśnie słyszałam od par młodych, że czuli się tacy zaopiekowani. Dlatego pierwsze, co mi przyszło na myśl, to też było właśnie to, co słyszę od naszych par. Nawet pytałem panie menedżer, obydwie, i mówią, że faktycznie najczęściej tak osoby pytają, a skąd ta nazwa? Skąd to miejsce i ta nazwa tak wybrana? Bo faktycznie czuliśmy się właśnie podczas przyjęcia jak pod skrzydłami anioła. Także cieszymy się, że to tak razem współgra i potrafimy tak się zaopiekować też w trakcie uroczystości. Słowo kameralne to zdecydowanie słowo klucz w kontekście mowy o lokalu pod skrzydłami anioła. Uważamy to zdecydowanie za plus, bo tutaj nie tylko przestrzenie są blisko siebie, ale również zacieśniają się więzi pomiędzy imprezowiczami. Wspólnie spędzamy czas tutaj na parkiecie, ale potem również na ogrodzie. No i choć ogród nie jest bardzo wielki, to możecie tam znaleźć wszystko, czego tak naprawdę potrzeba. Są kanapy, żeby usiąść i nieco odpocząć, jest pergola, pod którą możecie się schować, jeśli będzie padał deszcz. No a jeśli macie dzieciaki na weselu, to również znajdą one miejsce, żeby się nieco pobawić, czy też żeby animator mógł zająć im czas. Co mi się podoba w waszym lokalu, fajne jest połączenie nowoczesności, fajnego takiego, można powiedzieć, glamour nawet w niektórych miejscach wystroju, z tą klasyką, bo są filary, jest goła cegła. Ktoś mógłby pomyśleć, że jedno z drugim nie za bardzo się zgrywa, a ja uważam, że połączenie jest świetne. Czy to też od razu jakby tak samo wyniknęło, ten pomysł, czy też był dopracowywany latami tak właściwie? Charakter chcieliśmy zachować od początku, że jednak jest to budynek z historią. Że gdzieś tutaj no, tą przeszłość też możemy pokazać, przynajmniej w tych elementach właśnie takiego wystroju, dekoracji i murów. Wówczas te 12-13 lat temu, gdzie ten pomysł się zrodził, nie było to tak modne i tak na topie jak w obecnym czasie, bo to nawet można teraz wszędzie gdzieś zaobserwować mieszkania, lofty, inne uroczyste, inne restauracje, no to widać, że też wykorzystują ten element. Przecieraliście szlaki. Także tu no, w jakimś stopniu gdzieś się to sprawdziło, że to jednak wszystko poszło w tą stronę, a jednak jest, myślę, właśnie ten element, jak wspomniałeś, troszkę elegancji, gdzie przy weselu też
No po samych gościach ubiorze młoda para. No ten dzień jest taki wyjątkowy, elegancki, także tutaj no myślę, że udało się to dosyć ładnie połączyć. No i gościom się często tak podoba. Co do rzeczy, które tutaj jeszcze robią wrażenie, to sporo zieleni, która jest przed waszym lokalem i ta zieleń też może zostać w jakiś sposób zagospodarowana. I czy mogłabyś o tej zieleni coś powiedzieć, w jaki sposób, co tam się może odbywać? Na pewno takim dużym atutem naszego położenia jest właśnie to, że my sąsiadujemy bezpośrednio z parkiem. W sezonie takim letnim, już od kwietnia właściwie, jest bardzo dużo zieleni. Jesteśmy otoczeni właściwie zielenią i myślę, że bardzo dużym plusem i dla nas, i dla naszych gości jest też to, że oni wybierając naszą salę, mają od razu możliwość zorganizowania sesji w plenerze, sesji fotograficznej. Jak zarówno para młoda sama, jak może również poprosić gości. Więc jest to świetne miejsce, żeby właśnie to wykorzystać. Z drugiej strony naszej sali mamy też ogródek. Jest to mniejsze miejsce wypoczynkowe, natomiast mamy też przygotowane kąciki dla naszych gości. Wszyscy mogą z tego korzystać. Kuba wcześniej wspominał o bardzo bogatej historii tego miejsca. No i myślę, że nie sposób pominąć wszystko to, co znajduje się na zewnątrz, a między innymi właśnie park, który już teraz widzicie. Park, tak jak i ten budynek, ma mocno, mocno ponad 100 lat i wykorzystując ten smaczek, myślę, że warto mniej więcej na tej łączce zorganizować swój ślub cywilny, jeżeli takowy macie w planach. Nie wiem, czy o tym wspominaliśmy, ale w oddali widzicie takie nieco wyższe miejsca. To tam pozostały jeszcze fundamenty, które obecnie są zasypane, dawnego zamku, który należał do rodziny Donnersmarków. No, czuć ten historyczny klimat, zdecydowanie. A żeby jeszcze bardziej poczuć klimat tego miejsca, zrobimy delikatny obrót o 180 stopni i będziecie mieli okazję zobaczyć, jak prezentuje się ten historyczny, odrestaurowany budynek w całej okazałości. Pomimo tego, że jesteśmy na zewnątrz, nie słychać przejeżdżających samochodów. A to dlatego, że lokal pod skrzydłami Anioła nie znajduje się przy głównej drodze. I myślę, że to jest bardzo duży plus i powinniście to wykorzystać. Przypuszczam, że ten fakt, że to miejsce nie znajduje się przy drodze, wykorzystywać również mogą wasze dzieciaki, które być może pojawią się na imprezie. Tym bardziej, że w tym ponad stuletnim parku, gdzieś tam w oddali, widać plac zabaw. Ja bym skorzystał. A tę ciszę można również wykorzystać w takiej kwestii, że jeśli chcielibyście zrobić tu zaślubiny, to absolutnie nic nie będzie wam przeszkadzało. A widziałem takie wesele, gdzie właśnie przed nami było mnóstwo białych krzeseł. Było miejsce, w którym stał urzędnik, no i udzielał ślubu młodej parze. To nawet w kontekście anegdoty czy wspomnień, że wasze zaślubiny odbywały się w ponad stuletnim parku, brzmi dobrze. Dlatego, jeżeli tylko macie takie wyobrażenie na temat waszego dnia i waszych zaślubin, nic trudnego, po prostu to zróbcie. Chronologia zdarzeń na weselu jest raczej niezachwiana. Zazwyczaj zaczynamy od zaślubin. I z tego, co wiem, również u was jest możliwość przeprowadzenia takich zaślubin. Tak, jest to nawet taka tendencja, że tak powiem, coraz to częstsza, więc osób z tego korzysta. Mamy możliwość w naszym parku, który mieści się zaraz obok restauracji. Mamy różne pakiety, możemy zaoferować całą usługę. W nasz sposób my możemy zaaranżować. Przyjeżdżają też czasami firmy zewnętrzne, które organizują ten ślub. Najczęściej cywilny, tak, w parku. No później uroczystość weselna, no to już w naszym tutaj lokalu. A jeżeli chodzi o ślub cywilny, macie ich coraz więcej, robicie je sami, czy są to firmy zewnętrzne, czy wy to macie w ofercie, czy młode pary same wychodzą z tym pytaniem, czy mogą to zrobić? Bardzo często pary młode same pytają właśnie o to, czy mogą taki ślub u nas zorganizować. Jak najbardziej, bardzo chętnie takie śluby przygotowujemy, robimy to sami. Mamy własne florystki, dekoratorki, które u nas przygotowują te śluby, te dekoracje. To nie dotyczy tylko ślubów cywilnych w plenerze, natomiast również dekoracji sali. Bo jeżeli chodzi o całą dekorację sali, my też zapewniamy parom młodym tą oprawę florystyczną. Także to już u nas pary mają zapewnione. Cała oprawa tego ślubu cywilnego również przygotowana jest przez nas. Jest to wszystko uzależnione od tego, czego para młoda od nas oczekuje. Jak chce, żeby to było przygotowane, wszystkie uzgodnienia robimy z nimi i na tej podstawie przygotujemy taki ślub. Czyli jest florystka, która jakby odejmuje trochę zadań młodej parze.
No ale są też młode pary, które chciałyby spełnić swoje fantazje florystyczne, swoje wizje. Czy są takie możliwości, żeby swoich florystów przywieźć do Was? Czy jest tak, że robiąc wesele u Was, musicie skorzystać z naszego florysty? Nie, to, że my proponujemy już jakby w naszej ofercie mamy tą usługę florystyczną, to nie jest tak, że para młoda nie może mieć nikogo z zewnątrz. Jeżeli para młoda sobie życzy, oczywiście jesteśmy otwarci, jak najbardziej mogą mieć własną florystkę, mogą mieć swoją koncepcję czy wizję wesela. Absolutnie jesteśmy tylko tutaj pomocni, natomiast nie robimy żadnych przeszkód, nie stawiamy żadnych barier. Zupełnie inaczej goście się integrują z sobą, jeżeli mają piękne tereny wokół siebie, zupełnie inaczej właśnie przebiega też całe wesele. Jeżeli goście mogą wyjść z lokalu i tak jak mówiłeś właśnie przejąć też tę przestrzeń wokół niego. Ale chciałem jeszcze porozmawiać o lokalu, także zostajemy jeszcze na chwilę w środku. Jeżeli chodzi o pojemność Waszej sali, czy mógłbyś nam nakreślić, ile maksymalnie gości mogłoby się pojawić na takiej imprezie weselnej, jakie jest minimum, a powiedzmy, jak wygląda też złoty środek? Oczywiście. Tutaj no, jak najbardziej mamy sprawdzone to niejednokrotnie. Jeżeli chodzi o salę tą typowo na parterze weselną, to do 130 osób. To jest jeżeli chodzi o gości weselnych plus miejsce gdzieś przy sali tanecznej jest tutaj dla DJ-a, fotografia, który najczęściej tam sobie gdzieś lokują. Minimum, mamy takie minimum w tym sezonie typowo głównym, czyli tam mówimy od maja, czerwca do takiej wczesnej jesieni i tutaj jest to w niektóre dni 60, w soboty 80 osób. Natomiast poza tymi miesiącami robimy najmniejsze uroczystości, 20 osób, 30 osób, również weselne. Takie zapotrzebowanie gdzieś tam jest wśród naszych gości i oczywiście tutaj jak tylko jest wolny termin, nawet czasami w sezonie takim typowo letnim, sierpniowym czy czerwcowym, jeżeli gdzieś tam jakieś wesele może być w tygodniu, a wiemy, że teraz ta branża tak wygląda, że gdzieś wszyscy skupiamy się wokół tej pięknej pogody, aury. Także nie mamy żadnych przeszkód i robimy również wtorki, środę, czwartki wesela na równo mniejszą liczbę osób. No weekendy tutaj zawsze mamy jakieś takie minimum, że jest to minimum albo 60, albo 80 osób. A jaka jest taka liczba optymalna dla Ciebie? Czy masz taką liczbę w ogóle, przy której Ci się najlepiej pracuje? Czy uważasz, że sala idealnie jest stworzona dla na przykład, nie wiem? Myślę, że tak optymalnie do tych 100 osób to na pewno goście mają bardzo dużą swobodę, jeżeli chodzi o tą salę na parterze. Cały parter jest do dyspozycji gości weselnych. Jeżeli jest zorganizowane u nas wesele, to mają do swojej dyspozycji cały parter, zarówno oranżerie, wszystkie miejsca wypoczynkowe na zewnątrz. Także tutaj myślę, ten parkiet na taką liczbę osób jest naprawdę optymalny. Z tego co wiem, to są jeszcze jakieś pomieszczenia, o których też nie powiedzieliśmy, bo mówiliśmy o sali, gdzie goście spożywają posiłki, mówiliśmy o sali tanecznej, mówiliśmy o ogrodzie, ale wiem, że jeszcze macie jakieś tajemne pomieszczenia, o których myślę, że można wspomnieć. No, mamy drugą salę też konsumpcyjną i gdzieś różne uroczystości się odbywają na piętrze. My znajdujemy się na parterze, ale moi drodzy, to nie jedyna przestrzeń i nie jedyny poziom tego lokalu. Zapraszamy na górę. Igorze? Dziękuję Ci bardzo. Zapraszam za mną. Po drodze mijamy jeszcze taką szatnię, w której możecie zostawić nakrycia, a w zasadzie okrycia wierzchnie. Natomiast to zdarza się tylko w przypadku złej pogody, a o takiej w dniu Waszego wesela mówić nie będziemy. Tam jest właśnie taki element, gdzie mamy kilka naszych fotografii, jakie zdobyliśmy. Mamy też książkę historyczną związaną z dzielnicą tutaj Kozłowej Góry, a też oczywiście to się wiąże, że gdzieś w tej książce są zarysy tego parku Donesmarku i tych posiadłości, które tutaj były. Możecie zobaczyć, jak ta klatka schodowa, jak ten budynek wyglądał niespełna 100 lat temu. I znajdujemy się na drugiej sali. Co o tej drugiej sali? O tej drugiej sali można powiedzieć, że nadal utrzymana jest właśnie w takim bardzo retro stylu. I na co warto zwrócić uwagę? W lokalu mogą odbywać się dwie imprezy równocześnie, ale z założenia właściciel uważa, że nie powinny odbywać się dwa wesela, nawet mniejsze. Dlatego, drogie panie, możecie być spokojne, jeżeli chodzi o białe, piękne suknie. No to pod skrzydłami anioła, tylko jedna z Was będzie prawdziwą księżniczką. Czyli można powiedzieć, że na chwilę obecną miejsc noclegowych macie ile?
Tutaj w obiekcie typowo tym restauracyjnym mamy dla 8 osób, jest to kilka pokoi, łącznie z apartamentem małżeńskim. Natomiast no, obok budynek będzie może bardziej pod takie apartamenty na wynajem, czasami może krótkoterminowy i tam no, na pewno tą bazę możemy jakoś w jakiś sposób rozwinąć. No i przed momentem mieliście okazję zobaczyć coś, czego zazwyczaj nie widać, czyli naszego operatora Łukasza, którego serdecznie pozdrawiamy. No i właśnie, jeżeli mowa o czymś, czego nie widać, a się pojawi, to właśnie w tym miejscu pojawi się przejście. A gdzie? O tym powie Igor. No dowiedzieliśmy się tego od właściciela Wojtka, więc proszę nie zdradzajcie tej tajemnicy zbyt wielu osobom, ale tutaj ma pojawić się przejście do kolejnej sali, która będzie jeszcze kolejnym takim powiększeniem tego, co znajduje się tutaj, czyli strefą, w której będziecie mogli wypoczywać. Podobno mają tam być leżaki, hamaki, no i różne inne przyrządy do tego, żebyście po prostu mogli zregenerować się, no i nabrać sił do zabawy na parkiecie. A że Wojtek, właściciel lokalu, słownym jest, świadczy o tym fakt, że kiedyś pod skrzydłami anioła, to w zasadzie były dwa pomieszczenia, z których korzystało się w trakcie imprezy, pojawiło się kolejne, pojawił się ogród, dlatego trzymamy Wojtku za słowo i na pewno, jeżeli już ten chill corner się pojawi, wpadniemy nagrać i skorzystać. Fajną opcją dla młodych par, a propos całej otoczki tutaj tego parku i tego obiektu, jest to, że w niedalekiej odległości znajduje się kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i goście mogą przejść w zasadzie pieszo od kościoła na salę, więc można zaparkować samochody na parkingu znajdującym się obok sali, przejść do kościoła na ceremonię, a później spokojnie wrócić, więc odchodzi nowożeńcom problem transportu. Jeżeli chodzi o transport, czy wy też macie jakieś swoje firmy, które gdzieś tam polecacie, jeżeli chodzi o odwózkę gości? Jak najbardziej. Polecamy firmy w okolicy, natomiast nie mamy sami transportu jako takiego, który byśmy mogli parom polecić. Natomiast mamy zaprzyjaźnione firmy, które polecamy. Dajemy wtedy kontakt i pary młode same później z tymi firmami już się dogadują. Czyli ponownie wracamy do słowa opieka i do tego, że nie zostawiacie pary młodej na lodzie. Tak, jak najbardziej. Kurczę, fajne też jest to, że widać u Ciebie zaangażowanie, widać u Ciebie pasję. Ja wychodzę z założenia, że bez tych dwóch rzeczy, bez zaangażowania, bez pasji, to co robisz, nie mówię, że totalnie nie ma sensu, ale ma zdecydowanie mniejszy ten sens, to mu go nadaje i fajne właśnie jest to, że zależy nam na tym, żeby kreować też wspomnienia ludzi, żeby ich wspomnienia z danym miejscem, z daną imprezą były jak najlepsze, że to jest też właściwie nawet chyba najważniejszy aspekt tego całego weselnego przedsięwzięcia, żeby ludzie mieli fajne wspomnienia. Wracając do słowa opieka, bo to jakby wokół niego się wszystko teraz obraca. Znam młodą parę bardzo, bardzo blisko, która miała mieć wesele w tej sali. Zresztą nasz operator Łukasz, który tam akurat stoi po drugiej stronie obiektywu, też miał ten przypadek i były to pary, które w okresie pandemii miały mieć zorganizowane wesele w waszym lokalu. I był czas, w którym było można robić wesela na sali, później nie można było robić wesela na sali, później nie wiadomo, czy będzie można robić, a ten czas młodym parom niestety zegar cały czas tykał i ten czas się skracał. I młode pary nie wiedziały, co mają zrobić, więc tutaj wy wyszliście z ręką jakby do młodych par i zorganizowaliście dla nich przyjęcie w domach. Wiem, że często pomagaliście z zastawą stołową, w ogóle z samymi stołami czy z jedzeniem i no tutaj czapki z głów dla was. Czy było takich sytuacji więcej? Tak, zdarzały się takie sytuacje, bo mimo tego, że nie można było organizować wesela w lokalu, pary decydowały się, żeby jednak mimo wszystko ten ślub wziąć i zorganizować mniejsze przyjęcie u siebie w domu. Oczywiście na taką liczbę osób, jaka była wtedy możliwa. I tutaj my jak najbardziej wyszliśmy z pomocą, postaraliśmy się wszystko pomóc, jak tylko możemy zorganizować w domu, we własnym zakresie tych par młodych, ale oczywiście z naszą pomocą. Czyli mimo tego, że lokal nie zajmuje się na co dzień takimi rzeczami, był w stanie dostosować się do panujących aktualnie warunków, a osoby nam bliskie same tego mogły doświadczyć.
to świadczy tylko i wyłącznie o Was i o tym, że faktycznie nie rzucacie słów na wiatr, mówiąc, że opiekujecie się tymi młodymi parami i że dbacie o ich dobro. No to na zakończenie myślę, że łatwiejsze pytanie. Co Was wyróżnia, Twoim zdaniem? Jak zachęciłbyś też pary młode do tego, żeby właśnie wybierały Twój lokal? No myślę, że przede wszystkim właśnie położenie. Czyli jesteśmy no, w mieście, a jednak na uboczu, w wspaniałym parku XIX-wiecznym. Lokal, no, tutaj jeżeli chodzi tak wspomniałeś parom, no, specjalizujemy się w organizacji wesel. Zapraszamy gości, no, głównie organizujemy w tym sezonie weselnym naprawdę dużą ilość wesel i tu na tym no, staramy się, co tylko umiemy, zapewnić młodym parom, co sobie wymarzą. Doświadczenie. Mam wielu pracowników, wszystkich, niektórzy nawet pamiętają same początki, rozpoczynali ze mną tutaj pracę od razu te 11 lat temu. Działamy razem, do tego oczywiście w trakcie rozwoju osoby kolejne dochodziły i praktycznie wszyscy są razem nadal z nami i działamy. Tak, no to generuje, że jakość obsługi, wesel, potraw, które podajemy, ten sam smak niepowtarzalny, to mamy u nas zapewnione i to serwujemy naszym gościom. No, obsługa florystyczna. Faktycznie jest to, że gdzieś tam te kwiaty żywe na stołach, dekoracje jakieś wewnątrz sali, na zewnątrz, dodatkowe elementy. U nas no, pary mają to praktycznie wszystko w cenie. Mamy nasze osoby na stałe zatrudnione, które z nami działają, rozmawiają i to, no, to takie plusy, które myślę dosyć duże i przede wszystkim też jasność, przejrzystość całej oferty. Myślę, że w tym miejscu spokojnie moglibyśmy postawić kropkę i zakończyć ten wywiad. Ja bardzo serdecznie polecam wszystkim młodym parom rozmowę zarówno z jedną panią menadżer, jak i z drugą. Moi drodzy, serdecznie zapraszamy Was w imieniu Wojtka, w imieniu całej załogi pod skrzydłami Anioła, pod skrzydłami Wojtka i całej załogi również. Zapraszamy Was serdecznie do piekar, dziękujemy serdecznie, było mi bardzo przyjemnie. Mi również dziękuję, zapraszamy serdecznie. Dziękujemy Wam bardzo. Zakończyliśmy kolejny odcinek, tym razem w lokalu Pod Skrzydłami Anioła. Pod Skrzydłami Anioła, czyli lokal usytuowany w miejscu, w budynku z ponad 100-letnią historią. Mamy nadzieję, że i Wy będziecie mieli ochotę dopisać nowy rozdział do historii tego miejsca. A ja mam nadzieję, że macie ochotę na zostawienie łapki w górę, subskrypcję kanału i bądźcie z nami w kolejnych odcinkach. Jesteśmy Wedocation.